Zastanawia mnie to, czym kierują się zespoły, które zgłaszają się do Was z własnym materiałem na kasetę czy płytę. Przecież nie jesteście jako bardzo mała firma w stanie zapewnić im wsparcia przez jakąś reklamę w telewizji, przez wideoklip czy przez płatne ogłoszenia w gazetach. Mi się wydaje, że to jest tak, że no wiesz, te zespoły się zgłaszają, ponieważ one, my nie jesteśmy bardzo małą firmą, jesteśmy bardzo małą firmą jak na warunki, wiesz, tak zwane komercyjne, ale jak na warunki undergroundowe, z których wyrastamy i z których pochodzimy, to jesteśmy dużą firmą, ponieważ te zespoły są, wyrastają też z tej sceny jakby. No wiesz, uważają po prostu, że my najlepiej zapewnimy pewne sprawy, których z kolei nie potrafią zapewnić inne firmy. Czego Wam można życzyć w związku z dziesięcioleciem istnienia? No tak tradycyjnie do następnych 10 lat, co najmniej. A tak mniej tradycyjnie to sukcesów, wszystkiego najlepszego, zdrowia. Szczęścia, pomyślności. Czego i Tobie, Macieju, życzymy. Tak, obyś został ministrem kultury. Mieliśmy się umówić, że pytania będą miękkie. Co uznajecie za miękkie pytanie? Wy mi podpowiadacie, ja je za chwilę zadaję. Dzień dobry. Na pewno pytania mało tendencyjne nas bardzo interesują. Przykład. Przykład. Ile osób gra, gdzie mieszkamy i takie miękkie po prostu. Mieszkamy w Ząbkowicach Śląskich. Zaskoczyło. Jesteśmy z Ząbkowic Śląskich, gramy od bodajże 5 albo 6 lat. No i gramy tak jak gramy. Tyle. Kto jest autorem tekstów? Na zasadzie. Wszyscy. Wszyscy? A jak dochodzicie do porozumienia, o czym ma być piosenka? No, dokładnie. Rozmawiając. I grając. A czego dotyczą wasze rozmowy, kiedy jesteście razem? Bo rozumiem, że tworzycie też grupę przyjaciół, a nie tylko zespół, który porusza się na scenie razem. Rozmowy dotyczą wiesz, wszystkiego, co nas otacza. To po prostu, co otacza nas, ma na nas jakiś wpływ i o tym mówią te teksty. Open Your Mind. Tak. Kilka słów na temat tej kasety. Na pewno jest to jedna z najlepszych płyt w tym kraju. Ała. O, tu bywa. Przepraszam. Tak. Tak. Tu jest obraz. Tu jest obraz, który namalował nasz przyjaciel, który jest Będzie Dobrze. Jarek Górecki się nazywa ten artysta. Mieszka w Srebrnej Górze, w takiej miejscowości, w której nagrywaliśmy teraz ostatnio teledysk. W ogóle super przyjaciel. A muzyka to trzeba posłuchać. No. To jest na zasadzie spotkanie wolnej energii. Żadnych niezdrowych układów, żadnych niezdrowych założeń. Istnieje, bo jesteśmy my wszyscy razem. A jeżeli nie będziemy, to nie będzie istnieć. Jeśli komuś coś przypomina, ta taśma, to tylko bardzo dobrze. Ja myślę, że może przypominać zespół Bad Brains, który jest takim punktem, do którego chyba wszyscy się odnoszą, mówiąc o zespole Będzie Dobrze. To jest nasza inspiracja. Tylko tyle mogę na to odpowiedzieć. A Będzie Dobrze, to jest Będzie Dobrze. I'm here.
jestem mlania. Yes. Czy jest taki zespół w Polsce, z którym czujecie się jakoś mocno związani uczuciowo? To jest zespół Kabong. To ja ten. Jest jeszcze zespół Maxi Kellner. Stana BMC. Stana BMC, Post Regiment. I Falarek. Co łączy te zespoły? Spotkanie wolnej energii. Przyjaźń. Doświadczenie. To pokój i miłość bracia z Ząbkowic. Tę marynarkę oddasz mi potem?